Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was w kolejnym teleturnieju. Tym razem gramy w koło fortuny. Jest ze mną Patet, Berka, Trąba Bomba. Szybko przedstawię wam zasady, ale wydaje mi się, że są w miarę proste. Jak widzicie, tutaj mamy przygotowane luki. Mamy tutaj hasło, wy konkurujecie ze sobą. Każdy z was losuje kołem fortuny. Każde zakręcenie kołem fortuny to jest jedna literka. Pani zakręci kołem fortuny. No jest. To ja. Później podajecie literkę, jeżeli jest ona w haśle. Ja mam tutaj sprytnie zapisane wszystko na telefonie. Wpisuję tą literkę i zależnie od tego, ile razy ona występuje, tyle wam się mnoży nagroda. Bo jest, jak widzicie, na kole fortuny jeszcze prezent i to znaczy, że jest nagroda rzeczowa. Minus 50% waszej wygranej. Mamy tutaj zapytanie i to jest losowa kwota, która jest wpisana tam w miseczce. Mamy stop, czyli że po prostu tracisz jedną kolejkę, bo jak już wylosujemy jako kolejność, to idziemy po kolejnie. Nie, grasz dalej, to jak źle powiadasz literkę, to grasz dalej. Mamy też bankruta i to znaczy, że tracisz wszystkie pieniądze. Są cztery rundy. W pierwszej rundzie nikt nie odpada, później w drugiej rundzie już odpada jedna osoba. Która ma 29, która ma najmniej pieniędzy. Osoba z finału zgarnia sumę pieniędzy. To zagraj się papierkami, kto pierwszy i później kto drugi i ostatni, żeby nie. Co? Tak. Dobra, dobra, uwaga. 3, 4. No to my z Berką teraz. 3, 4. Okej. Czyli jesteś pierwszy, druga i trzeci. Czyli od tej strony. Okay. Dobra. Ola, mocne, mocne. Nagroda rzeczowa, ale minus 50, to w sumie możesz zakręcić jeszcze raz, bo nie masz ten. No nie, no masz tu minus 50, no jak? To możesz zakręcić jeszcze raz, bo nie masz i tak żadnych pieniędzy, nie? Czyli to nie chodzi, gdzie kołek, tylko gdzie jest pole. Tak, gdzie jest pole, gdzie jest pole. No bo kołek jest nierówno było wkręcone, no. Brawo! Nagroda rzeczowa! Bo dopiero zdobędziesz, jeżeli jakby zgadniesz literkę. Ale i tak możesz sobie wylosować. Zgadnę! Zgadniesz? No pewnie. To jest nagroda rzeczowa, nie mam ich kupionych, bo nie wiem ile. A mogę zobaczyć? Tak, możesz zobaczyć. Pokazać? Możesz zobaczyć, o co walczysz. Masaż gorącymi kamieniami dla dwojga. Dla ciebie i dla twojego ego. Otóż to. Podaj literkę. Ny jak Narnia! A ile kosztuje kupno literki? 13 zł. Co ty zrobiłeś? I kupować możesz... Co napisałeś? Piątki? Nie! 1,5! Spokojnie. Kupować możesz samowłoski, nie? Samowłoski. Za 30 zł. Ale dopiero w swojej rundzie. Tak się k***wa gra. Nagroda rzeczowa jest twoja. I teraz kręcisz kołem. Bo on tak nieskończony, że wyginie. No to mocniej, mocniej. Ja jestem, jak jestem przeciw, to ja mogę nawet... No. Okej, dyszka. Podaję mi literkę. Byczko. No to rie. Esno. Dobra, jeszcze raz. O! To znaczy, że masz niewiadomą kwotę. Może podaj najpierw literkę. Chciałbym kupić samogłoska. A. Ale gdzie masz tylko 10 zł na koncie, a samogłoska kosztuje 30. A ja mam za to kurwa kupić. My! Jak Marta może. Dobra. I możesz sobie wylosować. 200. O kurde. Może teraz? Ale zakręć jeszcze kółkiem. Ale macie przypał, co? A nie, możliwe, że się nie uda tego zrobić. 100 zł. Dobra. O, kupuję A. I za każdy A dostaje za ten hajs? Tak. 3 razy 100, plus 300. Kurwa. Zanim dojdzie do kolejka, stary. 50. Dobra, kupuję se E, nie? Jest też kategoria trudno usuwalnie. Daję nam stówkę do pana. Teraz to już będzie kręcić. No. Za stóweczkę powiedzmy opłaci mi się, bo na pewno się zwróci literka Z. Poczekaj, a to jest samogłoska? To jest tak, dobre pytanie. Z. 10. Co? Razy 3. Zbankrutuję. Kurde, bo ja się boję stopa. Co jest stop? Może trafi, że nie może już grać. Dobra, poproszę i. I to kupujesz. I kupujesz za. No to mogło sobie. Okej, niech stracę. 6. Okej. O, już wiem. No ja też widzę, poczekaj. Wiem, jaka jest litera. Możesz podać literę, albo już zgadnąć, nie? Nie mogę zgadnąć, bo nie wiem, jak to jest. Stuwa. Okej. I litera. Dobra, no to. Przecież to jest już takie proste! W sensie proste, żeby literki już udawać. Ale, co, on będzie zarabiał tylko pieniądze. Ale nie. Ja wiem jakie tam są literki, no. Ale jak s***ole na stop, wiesz, ja nie chcę zarabiać literek. W momencie, kiedy znam hasło, od razu biorę ten. Nie znasz jeszcze? No, wszystkiego? Nie wiem. Dobra, niezniszczalny Marcin Dubiel. Źle. Aha, no, oj. No to, czyli okay. Co teraz? Aha, dobrze, to ja pokręcę sobie. Tam jest środeczek jeszcze, nie? No! Okej.
Ile tam jest? 5 dyszek? 5 dyszek. Jest no, przekrzywiony w lewo, ale jest 5 dyszek. Dobra, tak pół na pół. Ja podaję literkę. Wiedziałam właśnie to, nie, to, to, to nie wiem, co mogę powiedzieć, ale te trzy słowa, ale to jest bardzo ciężkie, bo tu może być co? Bo to w środku jest A, tak? Tak, to jest A, to jest A. A, no to mogę powiedzieć, że to myślę, że to jest, ale jeszcze nie jest inna. Ostatecznie. Mi się wydaje, że to będzie niezniszczalny pan Marcin Dubiel, ale dlatego tam P. Nie. Ta nie ma? Nie ma. I zapisze, nie ma, nie? Może być pan, może być pan, bo N już jest, a N to jest końcówka litery N. No i... O kurde, raz. Czyli teraz nie naprawdę, trąba. Naprawdę tak gra na szatonie, a wy nie macie pieniędzy, k***a, że ty... Grasz dalej, czyli jak teraz... W sensie możesz podać literkę, ale jeżeli podasz że to grasz dalej. Ale myślę, że nie podasz się. Daj P. Ale mogę podać na Y grasz dalej? Tak, możesz podać literkę i grasz. Y. Chłopie, trzeba było dać taką, taką, którą on wie, że tutaj nie ma, nie? Bo i tak byś grał dalej, a być może spróbował coś ten, nie? Wow! 20 zł. Dobra, będzie teraz D. 24. Co będzie na środku? 20 zł. Ja wiem, ale nie powiem! Która masa będzie na nas brać hajsu, żeby potem... O Jezu, już myślałam! 20 zł. Dobra, otwarte. Muszę się upewnić tą ostatnią. Mega jest to niepewne dla mnie. Ja muszę się być potwierdzić. Ale co? Ale może to ja nawet nie będzie. Dobra, L. L? No. I masz plus 2 dychy, nie? Powiedzieć dalej, albo to jest hasło. Dobra, słowa, proszę. Dobra, J. No i dobra, niezniszczalny jak macie dobre. Brawo! No racja! Czyli na twoim koncie jest 160, na waszych sądach jest 0. Wchodzę w kolejną rundę z zarobkiem, panowie i panie. Zmienimy trochę zasady, że nie można zakręcić więcej niż 3 razy pod rząd kółkiem, żeby też inne osoby mogły sobie pograć. I teraz co, myślę, że znowu możecie sobie wylosować, tak, żeby nie było. Mm. Albo między Werą i Trąbą na przykład, żebyście nie byli po prostu no, już pierwszy, nie? No. Szybcie. Mogę odpaść? Tak. Tak, i oby się odpadło. W tej rundzie już osoba, która ma najmniej odpada, no. Ale nie, najmniej w tej rundzie. To jest znowu od zera. A tamte 160 zł to co mi się stało? To ona masz na koncie, jeżeli wygrasz. Co? Losuje, tak? Tak, losuje szkołę fortuny. No nie się, klapka na naszą stopę. Tak. Na naszą stopę. A ja jeszcze powiem, że kategoria to odwieczny dylemat. Nagroda rzeczowa! To podaj literkę, ty jak zgadniesz, to dam ci dobrą osobę. Dobra. M. Dobra, i proszę wylosować sobie. Dobrze, taka. Proszę. Uwaga, uwaga! Kolację dla dwojga. A ta nagroda trzeba podejść. Co jest? Umarła. Aha, umarła, wracam do puli. Dwie dychy. W. Odcinku, no. Przepraszam wszystkich widzów, że jem na odcinku, ale jestem strasznym głodomorem. Jak wydział śledczy. Dobra, R. Ny? Nie. Ile? 10 razy 2, nie? Jeszcze dobra. Raz kręcisz? 3 razy już kręciłam. Ale nie, kręcenie mi się nie liczy. Nie, w sensie jeżeli teraz podasz tą odpiętkę, to po prostu kręcisz sobie dalej, nie? Ale chodzi mi o to, że mamy 3 razy zakręcić tylko. Nie liczy mi się to, bo dzięki temu mam bonus, a wy tak, dodatkowe. Tak, okay. Tak, no. Dobra, tak. Będzie literka R. R? 7, wszędzie tu 7. Ja jestem numer 8 7 i wszędzie tu 7. 20 złotych. Ajajajajaj. Przechodzimy literkę Z. Nie ma. Dobra, k***a, siadaj grzecznie. Możesz grać dalej, bo masz grać dalej. Kurwa. Aha, no tak, jedno. Że jeżeli podasz, to grać dalej. Co mamy? Z. Na razie za to nie lubicie. Dwie dyszki się lubią. Dobrze, będzie literka T. Tyle? Tak. A tak, tak. Ale bo już 3 razy zakręciłeś, nie? I raz było to zepsute. 50 zł. D jak dupa. No nie. No! Ale to jeszcze masz szansę, bo tu jest tyle tych literek, że nie wiadomo, czym jest. Jest mega dużo. Kolejna nagroda. Nagroda rzeczowa. To S. Niestety. Niestety. A to też jest bardzo popularna litera. Ogólnie. Ale tutaj już robi wam zbiór, których nie ma, więc to miała spokojnie. A już się tak zmieniamy. W ogóle masz hajs. Oho! 20 zł. Nie jest 50.
Kurde. Bo to jest, że zdobywasz to, jeżeli zgadniesz literkę. To jeżeli nie zgadniesz literki, to nie masz tego minus 50. O kurde, to lepiej będzie do przodu, nie? To lepiej wygląda. To będzie literka P. 4, 9, 15. Easy money, easy money, easy money. 10 zł, bo miałeś 20. Jeszcze 2 lata. Jeżeli zgadniesz. Nawet nie dwie wyszki. Dobrze, będzie litera C. Oj, oj, aj, 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 aj. Nie podoba mi się stwierdzenie. Suma! Prezent, prezent. Ale ja się nie... podać literę. No zobacz, to co? No, może chcesz sobie pomyśleć. No właśnie. Nie spisz się. B! No dobra. A czy jesteś oszukany, nie? Myślisz, podaj literkę i czy jesteś oszukany, że inny. Gdzie idziesz, pan, dzieci? Dobrze. Bardzo bym prosiła literkę A, kupuję. Dobra, kupuję za 3 dychy, nie? I ile miałeś wydychy? Czyli miałeś 40. Dobrze? Wydychy, no. Będę prosiła literkę J. O, tak, dodaliśmy tą zasadę, zajebiście. I teraz będzie jeszcze literka I. To jest samogłoska. Kupujesz? Mega w porządku zrobić werka, że na swojej turze ostatniej. Panie, dzięki. Proszę bardzo. Zi. Zi? 17. Oho. Właśnie to jest zawsze i czy coś mogę nawet kupić, mam teraz 20. Aj! Znowu! Pech chciał! Kurde, wyobrażam sobie, jak mój macie mindfucka, bo ja znam te hasła i patrzę, to jest takie oczywiste, dla mnie też jest oczywiste. Tak? Tak, już wiesz? No. Będzie K. Dobra, brawo, masz teraz 40. Bo teraz 20. I mam jeszcze jedno pytanie. Tak, może się jedno pytanie. Mogę się zgłosić, bo oddam. Mogę się zgłosić! Kurde! Mogę się zgłosić. Musi mieć twoja kolej, ale i tak potrzebuje spłatę. Sztuka pis! Moi drodzy. K***a, znowu 20 złotych. Albo 10, albo 20. Nie wiem nic innego. Albo 10, albo 20. K***a, sobie uświadomiłem, że najprawdopodobniej odpadnę w tej rundzie. Kurczę, pieczone, chcę strasznie zgadnąć. Dobra, będzie literka L. Żebym coś zgarnął. I odgaduję, najpierw płatki, później mleko. Kurczę, pieczone, no zgaduję. Tak to mówią, kurczę, pieczone, albo k***a mać. Przykro mi potem. Dobrze, nic się nie dzieje. Ale mam dla siebie nagrodę pocieszenia. O. Proszę. Nie, to jest za dużo. Gratulacje. Lubię. Dziękuję. Dziękuję bardzo za możliwość uczestniczenia w tym programie. Pa! Pa! Wbijajcie na kanał. Moi drodzy, witam was w trzeciej rundzie. Kategoria to porada życiowa. To jest bardzo ważna porada życiowa. To teraz tak, teraz Mati. Porada życiowa. 50 zł? N! Co? N! Przerwałaś chyba złą pastę. Lub nie przerwałaś. To jest półce samogłoska. Ale kupuję, nie? Za 50 zł? No nie, za 30. Okej, to jednak był dobry wybór. Czyli 40. Raz, dwa, trzy, 40 zł. Czyli miałem 50 minus 30. No 60. Mam 60, jeszcze raz kręcę. Cały czas zapominam o tych zasadach, że się kręci tylko kłam 3 razy. Dwie dyszki i tak, wiesz, na zachętę. Będzie litera D. Teraz 20-40 zł. A, czyli dostajesz 40 zł, nie, dobra. No to tak, to i teraz werka. Nie było wam krótka, gdzie ja nie stopa. Na kolejna nagroda. Tak. Tak. Okej. Okay. Kolejny raz wylasowałaś nagrodę i znowu nie dostałaś. To teraz trąbę. Co to będzie, co to będzie? Pytaj. Biedy. J. Mam sobie zwroty? Tak. Szkoda, że nie mamy tych kroków. Z. Ale widzisz, grosz do grosza, bierze się kokosza, czy jakoś tak to było? Jakie skupienie w ogóle, tutaj takie przechowaczne. 10. Dobra, B. To się spodziewał. B. Mam pieniędzy?
nie ma już T i B. Przypominam. O, dobra, że przypomniałaś. O, mam. Ale możesz podać literkę, jeżeli nie będzie, to go nie zdobywasz. Dobrze. A i tak nic nie ma. I jak nic nie ma, no. Bo może podać literkę, jak ma jest bankrutem, czy nie? O! P. Jaka? P. I po prostu nie zdobywasz nic, nie? No, bo masz tego bankrutu. Dobrze. Nie wiadomo. Nie wiadomo. O! Ry. Było? Ry nie było. Nie ma. Mam wrażenie, że jest to moment trudny, bo tam ostatniego mogę nie widać. Nie, to nie dobra. O, fajnie. Jak nie zgadzasz literki, to... Nie ma. To znaczy, że nie ma też bankruta? Znaczy, chyba no musi tak być, skoro zrobiliśmy tak wcześniej. Dobrze, to... Macie szansę jeszcze. Tutaj tak naprawdę gra rozgrywa się o to jedno słowo końcowe. Ryszka? A, zaryzykuję. Kocham to, co ryzyko. W sensie kocham to, że zaryzykowałem, bo... Mega ryzyko. Mega to było super. Nagroda rzeczowa. L. L? To jest L, jak proszę wybrać. Fajna. Masaż relaksacyjny. Uuu. A jak to działa? Ja mogę teraz kupić literkę? Ale to ustalaj, jeżeli... jak nie odgadniesz, to masz bankruta, więc teoretycznie nie mam, jeszcze mam pieniądze, czy nie? No tak, no masz. Bo nie odgadasz literki, jakby ci się to nie zaliczyło z koła, nie? To co wylosowałeś. Ły? Ły? Nie ma. A! To teraz wera. Jezu, skomplikowane to. A w ostatnim razie powinien zagnieć się kołem za jakąś nagrodę fajną. Nagroda. Kolejna nagroda. Nagroda rzeczowa. To ja jestem na M. Wylosuj sobie nagrodę, bo nie ma. Bo tam nie wiem, co to jest. To jest bardzo ważna porada życiowa po prostu. Masaż gorącymi kamieniami. Według. O, to teraz miałem patrzę, ale już nie ma, bo nie ma już gdzie. No. A ile ja mam teraz pieniędzy? Zaraz. Daj drugą. Daj drugą, tak? Okej. Ale dużo liter wykorzystaliście w tym chyba. Okej, będzie... Kupuję samogłoskie I. I mam 30 albo 100. Nie 30 albo 100. Zgaduję hasło, nie jest zbyt widać. Brawo! To jest właśnie ta parada rzeczowa, o którą tutaj chodziło. Gra no. Kilbera, ale i tak nagroda pocieszenia. O, drugie miejsce. Dobra, Trambo, jesteśmy w finale. Finał już będzie dość szybki, ponieważ mamy tutaj kolejne hasło. Kategoria to znany cytat. Co ja mogę wygrać w tym finale? Hajs ze wszystkich rund, plus jeszcze możesz sobie zakręcić kołem i zobaczysz, o ile grę. I teraz tak, mamy tutaj właśnie podane hasło i jest podany standardowy zestaw liter, czyli R, S, T, L, N, E. Czyli 5 spółgłosek i jedna samogłoska. I ty musisz podać mi teraz 3 spółgłoski i jedną samogłoskę. Ja je wpiszę w haśle. Okej, dobra, okej. I później odwracam ci tablicę i będziesz miał 45 sekund na odgadnięcie hasła. Jeżeli dobra. Odgadniesz, to zdobywasz jakby całą pulę swoją plus coś, co zakręcisz sobie kołem na końcu. D, no. I... Nie ma. K***a, samogłoski nie ma I. Ja to jest nieskończony. A miałem dać A. K***a, dajmy I. No jakbyś podał A, to byłoby dość obvious. No, dawaj coś jeszcze. Też jeszcze dwie spółgłoski. Tak. Z i okay. P. Z nie ma, T, 1, 7, 14. To było pisane, czy jeszcze? P powiedziałem. P? P? No dawaj jeszcze jedną spółgłoskę, no bo aż mi cię żal. To A, to A. Ale A jest samogłoską. K***a, dobra. B. Dobra, mogę nie mu wpisać to A. Wpiszę mu to A, no bo jesteś taki biedny. Odwracam tablicę i od tego momentu masz 45 sekund. To jest to jest ładne. Brawo. Mega trudne hasło. I możesz sobie zakręcić kołem jako dodatkowe. Ja bym się musiał skupić bardzo na dwie. Teraz będą pytaniki i będzie 1000 zł. Nie wytrzyma. 500 zł, bo nie mam drobniej. Dobrze, czyli spokojnie. Mały bonusik. Gratulacje wygrania mojego teleturnieju. Zostawiajcie łapki w górę. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym.